Jechałyśmy tam z bardzo dobrym nastawieniem na wygraną. Starałyśmy się, ciężko trenowałyśmy. Myślę, że każda dała z siebie wszystko, jednak przez te 5 miesięcy chcemy dać siebie naprawdę 100%, bo wiemy, że mamy duże szanse i możliwość na to, żeby po prostu zająć jak najlepsze miejsce w czerwcu, jak pojedziemy na Mistrzostwa Polski. To wypowiedź z października ubiegłego roku. 16 lekkoatletyk ze szkoły podstawowej nr 1 pod koniec września wygrało Ligę Lekkoatletyczną Szkół Podstawowych, pokonując rywalki sporą przewagą punktową. To zatem aktualne drużynowe mistrzynie Dolnego Śląska w tej dyscyplinie sportu, które mogą reprezentować region na zawodach ogólnopolskich. Z 14 czerwca wyjeżdżamy na ogólnopolski finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych do Białegostoku. Same zawody odbędą się 15 czerwca. No i zjadą się do Białegostoku najlepsze zespoły z całego kraju, mistrzowie województw Ligi Szkół Podstawowych. No jesteśmy przedstawiciele miasta, promujemy też miasto, powiat, szerzej ujmując województwo także. I zależy nam, żeby na tych zawodach być. Dziewczęta i trener ciężko zapracowali na dotychczasowy sukces, a pomni potencjału, który tkwi w dziewczętach i w całej drużynie razem wziętej, są pewni swojej siły, która może dać podium dla drużyny i bardzo dobre wyniki indywidualne. W historii lekkiej atletyki w szkole zdarzało się już jednak, że ze względów finansowych zawodnicy nie mogli pojechać na zawody. Teraz udało nam się pozyskać sponsorów w postaci władz miasta, które przyczyniły się do tego, że mogliśmy opłacić osobostarty wpisowe. Gdzie chciałem też podziękować przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu w Bolesławcu, które też się przyczyniło do tego, że tych środków mamy więcej. Mamy też sponsorów indywidualnych w postaci rodziców. No i szukamy oczywiście jeszcze pieniążków po to, żeby zrealizować marzenia przede wszystkim dziewczyn, moje poniekąd też, dlatego że taka impreza naprawdę u tych dzieci zostanie na wiele, wiele lat. A nie chodzi tu o jakieś wielkie kwoty. Do tego, żeby pojechać i wystartować, potrzeba według obliczeń trenera 1500 zł. Datki można wpłacać na konto Szkolnej Rady Rodziców. Poza samym udziałem w tak prestiżowej imprezie i możliwością uzyskania dobrych wyników, dla dziewcząt taki start liczy się też w sytuacji starania się o przyjęcie do szkoły średniej. 1500 zł to w skali miasta nieduża kwota. Wspomóżmy więc szkołę, żeby dziewczęta miały tę możliwość zatriumfowania na ogólnopolskiej arenie sportowej.